Należy wyznaczyć zbiór A minus B, jeśli zbiór A definiowany jest jako ogół tych liczb rzeczywistych, które są większe bądź równe od 4, natomiast zbiór B to te liczby rzeczywiste, które spełniają następującą nierówność. Wartość bezwzględna z x minus 9 ma być mniejsza od 4. Przypomnijmy, że różnicę zbiorów A minus B definiujemy jako ogół tych elementów x, które należą do zbioru A i jednocześnie nie należą do zbioru B. Spróbujmy zaznaczyć w postaci przedziałów, jak wyglądają elementy należące do zbioru A i jak wyglądają elementy należące do zbioru B. W przypadku zbioru A, który oznaczymy sobie tutaj kolorem zielonym, jest to dosyć prosta sprawa, gdyż zbiór A to po prostu przedział. Wszystkie te liczby rzeczywiste, które są większe bądź równe od 4, czyli jest to przedział od 4 do plus nieskończoności. Przedział jest lewostronnie domknięty, ponieważ tutaj jest nierówność słaba. Jeśli zaś chodzi o zbiór B, to zapiszmy, jakie to są elementy, które spełniają następującą nierówność. X minus 9 pod względem wartości bezwzględnej ma być mniejsze od 4. Żeby ten warunek rozpisać, skorzystamy z następującej własności. Wartość bezwzględna z A jest mniejsza od B, gdzie A i B to pewne liczby rzeczywiste, wtedy i tylko wtedy, gdy jest spełniona koniunkcja następujących warunków. A musi być mniejsze od B i jednocześnie A musi być większe od minus B. Oznaczmy sobie tę nierówność, tę równoważność gwiazdką i korzystając teraz z gwiazdki rozpiszemy warunek definiujący zbiór B. Zgodnie z wzorem gwiazdka mamy, że x minus 9 musi być mniejsze od 4 i x minus 9 musi być większe od minus 4. Rozpisując dalej, możemy zapisać, że przekształćmy te nierówności tak, żeby po lewej stronie została tylko niewiadoma x. Czyli przerzucamy minus 9 na drugą stronę nierówności, albo inaczej mówiąc, dodajemy do obu stron nierówności 9. Otrzymujemy, że x jest mniejsze od 4 plus 9, czyli od 13. I druga nierówność, x jest większe od minus 4 plus 9, czyli od 5. Zatem ten warunek, który definiuje zbiór B, to są te liczby rzeczywiste, które są jednocześnie mniejsze od 13 i większe ostre od 5. Czyli można to zapisać, że x należy do pewnego przedziału otwartego, który zaczyna się w 5 i kończy się w 13. Teraz już mamy zapisane oba zbiory w postaci przedziałów. Możemy zatem te przedziały zaznaczyć na jednej osi. Oznaczmy sobie oś literą x. Zaznaczmy jednostkę 0, 1, 2, 3, 4, 5, ta wartość też nam będzie potrzebna, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i tak dalej. Zaznaczmy teraz kolorem zielonym zbiór A. Zbiór A to zbiór wszystkich liczb rzeczywistych od 4 do plus nieskończoności. Czyli wszystkie te wartości znajdujące się w tej części. Dobrze. Natomiast na różowo zaznaczmy elementy należące do zbioru B, czyli zbiór przedział od 5 do 13. Otwarty przedział, czyli końce tego przedziału do zbioru B nie należą. Czyli są to wszystkie wartości z tego przedziału. Zgodnie z tym, co zapisaliśmy wcześniej, różnica zbiorów A minus B to te elementy, które należą do A i jednocześnie nie należą do B. Czyli rozpatrując to w kategorii tych kolorów, które tutaj użyliśmy, chodzi o te wartości liczbowe, które na osi zaznaczone są kolorem zielonym,
ale nie są jednocześnie zaznaczone kolorem różowym. Widzimy, że ten zbiór składa się z dwóch przedziałów. Pierwszy to jest przedział od 4 do 5, przy czym zarówno czwórka, jak i piątka należy do tej różnicy, dlatego że piątka, wartość 5, należy do zbioru A, ale do zbioru B nie należy, czyli spełnia koniunkcję, która tutaj definiuje różnicę zbioru A minus B. Zapiszmy zatem, że A minus B, korzystając z tego rysunku, jest sumą następujących przedziałów. Przedział, który się zaczyna w czwórce i kończy się w piątce. Wartości, które są ostro większe od piątki i mniejsze od trzynastki, nie należą do naszej różnicy, gdyż te wartości należą do zbioru B, a te punkty trzeba wykluczyć. Natomiast do tego trzeba jeszcze dodać wartości, które są zaznaczone na zielono i nie są różowe w tej części, czyli elementy należące do przedziału od 13 do plus nieskończoności. Przedział ten drugi również jest lewostronnie domknięty, ze względu na to, że wartość 13 należy do A i nie należy do B. No i to, co tutaj na końcu napisaliśmy, to jest rozwiązanie naszego zadania.